Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam was bardzo serdecznie na streamie. Na streamie szachowym, gdzie będę grać w turnieju streamerów. Powiem wam, że stresuję się trochę. To znaczy, chcę zagrać jak najlepiej. Mamy 14 rund. Jest nas 8 zawodników, więc będziemy musieli rozegrać z każdym po 2 rundy. Będzie to dwukołówka. 3 plus 2, także tempo prawie takie jak Titan Tuesday, ale jednak będzie trochę więcej czasu na różnego rodzaju końcóweczki. Jeśli chodzi o nagrody, to plus jest taki, że nawet jak przegram wszystko, to mam 750 zł. Aczkolwiek oczywiście takie top 4 to jest mój cel. Kto będzie grał? Kto będzie grał? Ten wielki, łysy chłop to ja. Natomiast w pierwszej rundzie mierzę się z Barteczkiem, kolorem białym. W drugiej rundzie kolorem białym gram z Olą. W trzeciej rundzie kolorem czarnym gram z panem Szachusiem. W czwartej rundzie kolorem chyba czarnym gram z Dawidem Czerwem. Potem gram z Pokochajem, Michałem Kanarkiewiczem i Stosią. No i potem analogicznie przeciwnymi kolorami będziemy sobie grać. Pewno, kurczę, tak wam powiem, że jak tak popatrzę, no to myślę, że takim delikatnym faworytem jestem w starciu z Bartkiem, z Olą, z Pokochajem, z Michałem i Stosią. A z Szachusiem i z Dawidem będziemy tak mniej więcej na równi, ale to jest tak wyrównane grono, że dosłownie z każdym można wygrać, każdy z każdym może też przegrać. Dobra, lecimy w takim razie. No i ogólnie zagramy E4 na Barteczka. Zobaczymy, co przygotował. On mówił, że gra jakieś nowe debiuty, więc nie chcę go jakoś mocno sprawdzać. No i właśnie, i zagrał skoczek F6. No i teraz kwestia jest tego typu, czy ja chcę wchodzić z nim w smażoną wątróbkę. Chcę. Zobaczymy, czy zdecyduje się na to. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zagra D5. Goniec C5. Jest to ruch, którego nie znam, ale wydaje mi się, że niekoniecznie musi być dobry. Raczej nie może to być jakieś bardzo złe. Czy jak zagram Hetman F3, to on może mieć tu jakieś kłopoty? Nie wiem, ale zagram sobie chyba tak. Mam pionka więcej, nie? To jest zawsze plusik. Czekajcie, gońcem to on ma F5. Nie podoba się to dla mnie. Dobra, B4, on skoczek B7, ja tu... Dobra, to nie może być jakieś bardzo złe, mam wrażenie. To mi się broni, także hetman D4 raczej tu nie jest groźny, bo mam wieżę B1. Aha, tylko że teraz ma to przecież, mówiłem o tym. Podstawiłem, nie! No i przegram. Zachciało mi się agresywnych szachów z Bartkiem. Nie, podstawiłem znowu z Bartkiem, ja nie wiem co ja... Nie umiem z nim grać. On to pewnie zbija, ja to zbiję. Dobra, gramy normalnie. Okej, okay, nie zbił. Teraz C3. C3 wygląda okej. Okay. Co, goniec do gry? Tego się raczej nigdy nie boję, bo sobie odejdę. A po E4, no to będę myślał. Ale ważne jest to, że mu zdestabilizuje trochę tę wieżę. Mam takie wrażenie. A zawsze takie rzeczy mogą być w przyszłości. No i też on musi uważać, bo w sumie wieża F6 to goniec E7. A jak wieża odejdzie, to ja mogę to chyba zbić. Goniec nie ma się gdzie ruszyć. Mogę to zbić, ale jest lipa, ale jest D3. Po biciu nawet mogę to odbić. Może nie mogę, bo ma skoczek B2. Chwila, tu, tu. Dobra, biję tak. Nie ma co pajacować. I może teraz C5. Okej. Okay. Hetman idzie na C2. Potencjalnie już to grozi bicie. Jest ostra pozycja. Porówno pionków. Ale plus jest taki, że jakoś z tego wybrnąłem. Z tego nieudanego debiutu. A to jest zawsze plus. Co on zrobił? Może misklik? Tu? Zmisklikował? No dobra. Pierwsze płoty za koty, jak to się mówi. Utrzymajmy tę przewagę, no. Dobra. Gramy koń C3. I teraz chyba tak się gra? Jeśli dobrze pamiętam. I tu na spokojnie. Zagram H3, zagram C3. Może najpierw goniec E2. Bo szkopuł tkwi w tym, że nawet jak nastąpi E5, ja sobie odejdzie jakieś E4 albo bicie, no to te pionki będą słabe. Drodzy widzowie, wybaczcie, ale takich pytań jak czy waliłem kiedyś mefedron przed turniejem, wolałbym nie odpowiadać. Aczkolwiek myślę, że znacie mnie na tyle, że odpowiedź również znacie. Dobra, no i E5 wydaje mi się, że jest złe po prostu. To jest raczej taki strategiczny błąd, tak mi się wydaje. Być może się mylę. No teraz kwestia tego, czy jak nastąpi bicie, to będę to, czym chciałbym to odbić. Ale chyba skoczkiem. Nie będę chciał otwierać tego. Jeśli Ola mi będzie tak miła i da mi jeszcze jeden ruszek, to może zagram C3. Ewentualnie zrobię roszadę. Teraz mam prosty plan. To jest taka pozycja, która prawdopodobnie jest totalnie równa, ale wydaje mi się, że ja mam prosty plan dojścia do C4. Więc koniec E6, jakaś
bruszatka. Może nie na... Czy ja chcę robić roszadę tu? Bo po roszadzie jakiś hetman D7 strzały na H3. Może nie będę się z tym spieszył. Może zagram ruch wieża C1? Bo po wieża C8, jak zagram C4... Czy ja chcę grać C4 teraz? O, to jest pytanie. Może zagram A3 na razie. Starać się trzymać taką presję i nie spieszyć się z tym za bardzo, bo nie do końca widzę, w jaki sposób Ola może tutaj próbować dokonywać czegokolwiek. Okej, okay, goniec D6, bicie tutaj, tutaj. Hetman C3, wieża B. O! Okej, okay, to może być ciekawe. Bicie, hetman B2 i w ogóle goniec B4? Nie, goniec B4 bez sensu, ale tu hetman idzie na C3, ja robię jakąś roszadę, mogę zbić też tutaj. Ja chcę na takie zamieszki iść? Chcę. A nie, bo tu bicie jest. Okej, okay, to nie. Dobra, B3. Roszada. Zobaczymy, czy wieża C3 nastąpi. To jest taki ryzykowny ruch dla jednej i drugiej strony. Ale teraz kwestia tego, żeby podważać to centrum. Okej, okay, skoczek G6. I teraz tak, C4 bicie, to wejdę skoczkiem. O, okej, okay, gram C4. Go C4. Bo po biciu ja to biję skoczkiem. I wtedy już rozwiązuję większość problemów, bo ona musi bić, ja biję. No i wtedy mam gigantyczną strukturę. Tu, jak zbiję, to ja biję wieżą i nie ma skoczek D7, bo wisi to. Jak nastąpi skoczek D7 od razu, to wtedy mogę to zbić, zbić i zbić tu. Ok, skoczek E8. Może coś w tym stylu? Albo wiecie co? Zagram tak śmiesznie. A mianowicie wieża B2. Albo goniec G4 też jest ciekawe. Dobra, goniec G4 mi się trochę bardziej podoba. Ta wieża w ogóle chyba tu musi iść teraz. Teraz mogę to zbić. Mogę też to nie bić tego. Ale chyba zbiję. Zagram tu. Moja wieża jest aktywna. Nawet jakieś motywy typu goniec D6 będzie musiała na to uważać. Tu? To teraz chyba mam to, co wygrywa partię prawdopodobnie. Goniec D6, bicie, bicie. Potem D7 i potem D8. Ok, G. Chyba wygrałem. I D7 w następnym. Albo tak. Dobrze, on gra D4, to wiem. Spróbujemy jeszcze raz. Kurczę, no znowu ten London przeklęty. Tak się gra. C5, hetman C7, goniec F4, hetman... Okej. To się zdziwiłem trochę. On po prostu chce mieć parę gońców, tak? To czekajcie, czy ja chcę zagrać tu, żeby wymusić jakieś słabości? Chyba nie. A może chce, a może nie chce. Dobra, wrócę. Poza powinna, raczej będzie zamknięta. Więc powinno to być spoko dla mnie. Teraz mogę zbić, zbić B5, ale to i tak lepiej wyprowadzić sobie gońca jeszcze. I teraz tak, bicie, bicie, B5. On wróci, B4. To mi się opłaca. Chyba ta. Skoczek B6, E4, B4, E5, bicie. Dobra, to powinno być w porządku. Okej. Okay. Teraz tak, tu. Ja chcę B4 od razu? No raczej nie chcę, tak szczerze. G5. Też raczej nie chcę. Nie wiem, co z tym królem robić. Dobra. Zagram tak i jak on zbije, to ja to odbiję ED. Nie zbił. Ale jeśli ja go teraz zbiję? Myślę, że ma to sens, co robię. Tu. Wycofam sobie gońca, chyba na E7. I żeby P4 tam sobie móc... Bo goniec B4 to on zbije, ja zbiję i są różnobarwne. Też mógłbym tak grać, ale... Ustawię króla na E7, no i zobaczymy. On raczej nie ma jakichś tam punktów zaczepienia u mnie. Ewentualnie jakieś A4, ale to też nie będzie takie hop-siup.
A mój goniec tu powinien być lepszy od jego gońca, który strzela w mojego pionka. Tak to oceniam. Może błędnie, może nie, obiektywnie raczej remis, ale takie rzeczy potencjalnie mogę mieć też w przyszłości. To na razie nie grozi. Okej, F3. Zagram tu, po to, żeby po tym mieć to. Ogólnie goniec na B6 też powinien być całkiem spoko. Tu. G5, nie wydaje się być złym ruchem. F6, tu i tu. F5, tu, tu. Dobra, zagram wieżę A8 na spokojnie najpierw i teraz jakieś E5. Albo F5. F5 i G4. Króla ustawię na F6 na spokojnie. Tu. Po tym sobie wrócę. Tu. Najpierw szach. Coś takiego. I mój goniec będzie giga aktywny tu. Dobra, chyba powolutku mam wrażenie, że jest coraz lepiej w tej pozycji dla mnie. Goniec tu. Atakuję to, ale grożę też jakimś szachulcem być może. Mogę zbić. Mogę zagrać C4. Dobra, gram C4 przecież i wygrywam chyba. Pyk. Pyk. I teraz, żeby nic nie podstawić, bo w takich pozycjach czasami niestety, ale podstawki się zdarzają, jak już się rozluźnimy. Dobra, zagram G6 na spokojnie. Pyk, pyk, pyk. Tu. Mogę zbić kolejnego pionka i uciec królem tu. A mój ruch. Dobra, jolo. Straciłem czas, bo nie wiedziałem, że jest mój ruch. Tu. Tu. Dobra. Tu. Tu. Jasny gwint, dobra, ładnie. Ładnie, udało się w końcu. Kurka wodna. Ale ciężka partia, ale wydaje mi się, że dokładność wykręciliśmy obaj potężną. Okej, 90-27. Czyli w sumie spoko to oceniłem. Bardzo zła decyzja, że zbił na B6. Bardzo zła decyzja, że zbił na B6. I tu było git i tam chodziliśmy. Ale w pewnym momencie właśnie E4 było złym ruchem po prostu. I tu już była dużo, dużo presji. C5 w ogóle. Wykrzyknik. Okej. Dobra, spoko. Więc git. Jak tam inne wyniki, drodzy widzowie? Dlaczego zła decyzja? Podał mi grę. Po prostu, okej, okay, czekaj. Ola już. Ola przegrała z Dawidem. Tu jeszcze grają. Z kim ja gram Nexta? Gram z Kanarkiewiczem Michałem kolorem czarnym. A, zagram tak. Zagram tak. Okej, okay, i co tu się grało? C6. Miałem podobną pozycję przecież. Tu. I tu się bije chyba skoczkiem. A ja odbiję pionkiem. Okej. Okay. Z plusów mam parę gońców, z minusów mam pionka mniej. Okej. Okay. Więc jestem bez pionka. Teraz już oficjalnie nic za tego pionka nie mam. Wieża B5. Taki śmieszny ruch, zaatakuję. Może ta wieża mi się przyda w ataku. Wrócę gońcem.
Wierzę w ogóle ustawię chyba na H5. Poskoczę E4, spróbuję jakoś tak przykręcić na mata, osłabić go. Mam dużo punktów do ataku, to jest tak jakby plus. Minus jest taki, że no co jest coś za coś, ale... Ja chcę zagrać tu? Chyba chcę. Ej, pionek, po C4 jak zagram tu? To mi nic nie daje. No, pozycja nie najlepsza. Może C5? Tu. Zagram tak. Jakaś presja na tego koniuszka. Dobra, hetman na 7. G5 zagram. Hetman pójdzie na F6, na G6 i G4. To jest taki lanik. Bierze F4. Atakuje. Nie widzę groźby za bardzo. A teraz, jak on odejdzie, no to tu traci, więc musi zagrać tu, ale wtedy ja mam G4. Tu, żeby to jeszcze pole kontrolować. I zaraz hetman H4 wchodzę. Po tym zagram tu. G3 nie działa, bo bije. Nie do końca widzę, jak on ma się przed tym obronić, tak szczerze. No dobra, już widzę, ale jest to dość trudne. I nie wiadomo, czy też coś mu daje. Dobra, zobaczymy. Jestem do przodu z czasem. Widzicie, presja ma sens. Jak to się mówi. Tu jeszcze wisi, ale tego nie widziałem. Okej, usłyszał grzechotkę, zaraz wykona ruch. G4. I po tym? O. Okej. Bije. Tu. Tu. Kurczę, trudna to była partia. Okej. To jest dobre ustawienie, akurat przeciwko temu, co gram, ale w sumie to nic. Zagram skoczek E5, spróbuję na spokojnie to rozgrywać H4. Na spokojnie H4. Ok, i teraz tak, czy G4 tutaj jest opcją? On to zbije, ja to zbiję, on to zbije, ja to zbiję. Jakieś F3, no nie wygląda, żeby było opcją. Może F3 w ogóle. Spróbuję. Hetman B6 może mnie trochę tutaj zapoleć, ale zagram wieżę B1, zostawię króla w centrum i jakoś to będzie. To jest raczej gierka o top 3. Teraz G4, czy to jest opcja? G4, bicie, no i jest, okej. Okay. Po G4, kłopot dla niego jest taki, gram G4, agresywnie. Ja będę chciał to po prostu zbić. Nie chcę pozwolić na to, że ja zbiję i on to odbije skoczkiem. Bardzo miłe widzieć, że mnie wspieracie. Okej. Okay. Tu? Bije? Skoczek G3 nie powinno być jakimś kłopotem. Bicie tutaj raczej też nie. Tu? Wieża H1 oczywiście. Teraz król D2 mnie kusi. Chyba zagram król D2. Ruch typu bardzo dziwny i odważny. Ale jak to się mówi, to odważnych świat należy. Ten król tutaj pełni funkcję defensywną. C5 może być kłopotem. Chcę to zbić. Mogę przejść do końcówki. To jest na pewno true story, bro. Ale chyba nie chcesz jeszcze tego robić. Chcę zagrać tu. I tu, i tu. Albo najpierw to zbić i po zbiciu zagrać tu. Kwestia tego, którą opcję wolę.
ale chyba tu. Bez jakiegoś zbędnego pierdzielenia. Bo po Hetman D6 wydaje mi się, że ta końcówka powinna być dla mnie ok. Bierze F1. Ten pionek powinien być słaby dla niego za każdym razem. Z drugiej strony tego pionka raczej nie widzę, żeby mógł łatwo atakować. Okay, bierze F8. Tu. I wieża F1. I podejście królewiczem. Aha, w ten sposób. No ma to sens, co przeciwnik robi. Goniec D3. Chyba, że zagram tu. To jest ryzykowne bardzo. Dobra, nie pierwszy raz będę ryzykował w tej partii. Jak zapcha, to wracam, jestem szczęśliwy, bo ten pionek będzie go bolał. Jak zbije, to wieża G1, goniec H5, wieża G5, atak tutaj. Nie ma jak tego bronić, może zagrać tu, ale wtedy spada tu. I po C4 ja gram tu, tu, tu i wbiję pionka na D5. I... A to tu. Tu. Teraz tu. W tę stronę podchodzi. Nie brałem tego pod uwagę. Tu. Riski, riski, riski. Ryzykujemy tutaj obaj z Michałem. Take. Co tu dalej robić? Co tu mam robić? Widzowie. Tu zagram. Na pułapkę jeszcze. Może zbiję i wtedy tu. Jest! Wyszła pułapka! Wyszła pułapka! Jej! A ten królewicz, ale pięknie, pięknie grał, naprawdę. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak Michał gra. Nie, nie chcę primowować. Wydaje mi się, że to jest mat, nie? Ale nie chcę primowować. Tutaj myślałem, że wróci, nie? Ale to wydaje mi się, że też mogliśmy mieć milion dokładności. Okej, i tu miałem w jednym momencie. I prawdopodobnie, pewnie, no strzałem, że to było bicie na H8. A jak? I to samo, co mówiłem. Tylko to, co mi się tu nie podobało, to król G8. I tak jakoś, no ale z drugiej strony ten hetman bez sensu, jakieś bierze F1. No okej. Okay. Dobra, i nie wiem, co gra. Nie popatrzyłem ani kapki, tak szczerze. To jest I4 czy C5. Znaczy, czy D4. Dobra, to oddawało. Tu. Mogę tak? To mogę. Musi wracać. Tu. Skoczek 4 to chyba wrócę. Po tym sobie odejdę w ogóle tu. I grozi skoczek D3. Okej, okay, no chyba jest okej. Okay. A nie, ma skoczek C4. Zapomniałem. Tu albo tu. No skoczek C4 będzie uciążliwe, bo jak wrócę to skoczek E5 szybko. Ale przynajmniej sprawiłem kłopotów dużo w debiucie. Zdobyłem minutę. A to się chce wymieniać. Posiada. Skoczek F6 może jakieś E5 w ogóle. Tu to chyba F6 zagram. Albo się zwiążę samemu, ale raczej bym nie chciał tego robić. Więc raczej F6. Ok, to jest dla mnie raczej git. Strzelam. Może na mata? Ale by było. Nie no, myślę, że coś tu innego nastąpi. Ale znowu sprawiam jakiś praktyczny problem. Ok, dobry ruch. Teraz tu. Zrobiłem to po to, że... O, dobry ruch. Kurczę, nie zauważyłem. Ucieczka. No hetman D6 idealna. Mata w jednym ruchu była nieudana ewidentnie. Może nadal nie jest to jakieś złe dla mnie, szczerze, bo mogę próbować przynajmniej atakować. Kuń F2. Znaczy kuń F5. Skoczek pójdzie tu i tu. That is the plan. Pogoniec F3 na przykład... Okej, okay, więc tu, tu... Skoczek E4. Skoczek E4, hetman E3. Nie bicie, skoczek C3, ale to ciężko figurowa. Raczej tego nie chcę. Raczej zagrać skoczek F5. Może wieża D8 najpierw. I teraz pyk. Pyk i skoczek D4.
Dobra, to teraz grozi bicie. Atak. Obronie. W ogóle F5 może być silne. Not anymore. Ale to bije chyba tak. Wygląda świeżo. Mam plan. Plan typu chyba wygrywający, bo powierza C5 mam skoczek E6. Mamy to. Wow. Jednak nie mamy tego jeszcze. Wiążemy. Wisi hetman. A po tym mam... Okej. Git, mamy to. Nie, nie mamy, bo wieża D5. Snygwint, co tu się dzieje? Dobra, to wrócę. Jak tu grać? Może wieżę wprowadzę? Albo wieża A8? Nie, wieża tu. Nie widziałem tego. Ej, zaczyna się trochę panika gaming. To będzie groził mat. No dobra. No dobra, i to równa. Ajajaj, no dobra, udało się, ale kurka wodna, no nie... Znaczy, wydaje mi się, że grałem dobrze, ale w kluczowych momentach. Właśnie gdzieś tutaj wiedziałem, że mam wygraną. Hetman A7 dobre i skoczek E6 nie było najlepsze. To więc było najlepsze. F6 może? F5. No tak, F5. Dobra, skoczek A6, no to tutaj na jedynych. Bardzo ładnie to się wykminiła. Tu w ogóle hetman D2. Ja z daleka widziałem, że tu.